Przypadkiem wcisnęłem. Siema Denos, siema, witam. Czyli mamy głos japoński, napisy włączone, bo są polskie, spoko, całe menu po polsku. Okej. Okay. Minimalnie ściszymy o jeden. Boom. Głos. Dobra. Powinno być dobrze. New game, let's go. Postaram się nie skipować w razie czego. Kurde, już mnie denerwuje, to krzesło ciągle się obniża. Postaram się nie skipować w razie czego scenek. I dajcie znać, czy na przykład jest gra za cicho, za głośno, czy jest wszystko ok. Ale to oczywiście za chwilę, jak będzie jakaś akcja, jakaś walka, gadanie. No i oczywiście wlatuje monsterek, dawno nie było. Do takich premier to trzeba się przygotować. Oto-san! Jest Goku, jest Gohan. Na pierwszy rzut oka gra wygląda spoko. Nie są na razie twarze zdeformowane czy coś zbytnio. Tak jak to czasami bywa w grach. Siemano Dominik, siema. Ile dałem za grę? 229. 229. Także jak na tą grę to tanio. O, sparring z Piccolo będzie? Jako taki a la tutorial? Siemano Tulio, witam cię na streamie. Cześć, cześć. Okej. Okay. Walka z Piccolo. Co tutaj mamy? L2, garda. To najlepiej chyba będzie wyczuć podczas walki. To będzie najlepsze, myślę. L1 to mamy super ataki, okej. Okay. L2 plus krzyżyk, zniknięcie z atakiem. Spoko. Strzałki to są przedmioty, co to się jak w Dark Souls. Wspomaganie, paleta transformacji. Pewnie na razie tego nie mamy. Transformacji nie mamy. Super ataki są, wy nie widzicie, na chwilę wam pokażę. O, jest Kamehameha, papier, kamień, nożyce i uderzenie ciałem. Pod kamerą. I wtedy się czas spowalnia. L2 to jest blokada. L1 to są właśnie te ciosy. Kwadrat mamy ki. Kółko mamy kombosy. Krzyżyk naciskam, to mamy teleportację. Przytrzymuję krzyżyk, to podlatuje. Okej, okay, combo jak w Xenoversie w sumie. Trzymam trójkąt. Oj. Trzymam trójkąt, to jest ładowanie. O nie. A znowu jakiś power up dziwny. A jak Piccolo jest w tej formie, to nie mogę go w żaden sposób zatrzymać, tak jakby. Teraz trójkącik na maksa. Trzymamy. Żeby się podładować. O, fala. Okej, okay, co to mamy?
Siemano Black Goku, witam. Goku.pl, witam wszystkich na czacie. Siema, siema. Kiedy otrzymujesz lub zadajesz obrażenia, wzrasta twój wskaźnik napięcia. Wskaźnik napięcia to rozumiem jest to obok życia, takie jakby, no... Po boku, obok awatara, po prawej stronie na dole. Gdy zbierzesz maksimum zarówno napięcia, jak i ki, czyli musimy mieć maksymalnie ki oraz to napięcie, przytrzymaj trójkąt, by aktywować efekt fali. Gdy fala jest aktywna, wszystkie twoje statystyki rosną, możesz wykonywać wyjątkowe ataki, anulować super ataki i serię ataków, przechodząc do innych zagrań. Okej, czyli mamy cancele i to jest jakby taki ogólny power-up, po prostu powiedzmy coś a la Kaioken początkowo. Ponadto będziesz automatycznie ścigać odrzuconych przeciwników. Okej, czyli boom, odrzucamy go kombosami i potem sam podlatuje. Efekt fali pozwala ci dowolnie łączyć ataki, które zwykle nie łączą się ze sobą. Możesz też robić takie rzeczy jak użycie kilku kamehameha, jedna po drugiej. Wow, no to ciekawe. To spróbujmy tego. Naładuje się na maksa. No, gościu. Okej, jest. Mamy ten efekt fali, czy cokolwiek to było. Okej, Piccolo już ma mało życia akurat. Jest, pierwsze trofeum, dawny wróg. Witam 30 osób na streamie, wow. Super liczby, witam wszystkich, siema siema. Jeżeli ktoś może jest pierwszy raz i tak dalej, to możecie zostawić oczywiście follow, czyli śledzenie na kanale, żeby być na bieżąco. Na pewno w przyszłych dniach, tygodniach będziemy grać w Dragon Ball Kakarot. Zatrzymaj sajańską inwazję, okej. Okay. Czyli pierwszy szybciutki trening za nami. No na razie wygląda to spoko. Ile będzie trwał live, nie mam zielonego pojęcia. Mowerek, jako jedyny youtuber nagrywam Dragon Balla? W Polsce ci chodzi? No pewnie nie, na pewno jest więcej osób. Ale no, dosyć to... Teraz mamy 37 z tego co widzę osób, więc świetnie. Mam nadzieję, że tyle będzie. Nie tylko na Dragon Ballu. Ale no spoko gierka, mocno. Długo czekałem na to, zresztą dużo z was też. Jakoś tam próbowałem rozgłosić to, że dzisiaj robimy live'ik na premierę. Więc pewnie dlatego dużo osób. Na pierwszym streamie będzie więcej, a później pewnie mniej standardowo. Mam nadzieję, że nowe osoby się znajdą. Mamy Raditz Sainapę, okej. Okay. Czyli zaczynamy sam początek zetki. Ponad 40 osób. O, siemaneczko. Witam wszystkich. Siema, siema. Na jaką planetę wysłano Goku? Zdaje się, że nazywa się Ziemia. Okej. Okay. Czyli mamy rozmowę i trzeba ich skasować, Kakarotto. Już masz ferię, Naście, jak mówisz. No to spoko, widzisz. To możesz posiedzieć. Nie przejął kontroli nad Ziemią? A to zły Kakarotto. Atak Saiyan. Saiyajin. Atak Saiyan, okej, okay. Czyli zaczynamy od serii z Nappą, Raditzem, Vegetą. Szybko do przodu, okej, okay. Mogę skipować, ale na razie oglądajmy sobie. Najpierw wracamy do domu, bo mama będzie na nas zła. Tak. Kiedyś nazywano go szatanem serduszko. O, to te polskie tłumaczenia.
Szybko sagi lecą, przecież jeszcze nie zaczęliśmy nawet żadnej sagi. Ta pierwsza walka z Piccolo to był taki tutorial, nie miała nic wspólnego ze story. Dopiero teraz zaczynamy. Okej, pierwsze chodzenie, sterowanie w terenie. Tu mamy też ataki, wow, uderzenie ki, naładowane uderzenie ki, znajdź ki L1, szybki pęd, czyli L3 wciskamy gałkę, wzmocnienie lotu, zbadaj, rozmawiaj, mamy skok, menu główne, zmiana mapy. Paleta pojazdów. O Boże. Przedmioty w terenie. W terenie da się znaleźć wszelkiej maści przedmioty. Wystarczy do nich podejść, by je automatycznie zebrać. Aby jednak podnieść ważny przedmiot, naciśnij kółko, żeby kiedy będziesz w pobliżu. Dbaj o to, by zbierać żywność, gdyż spożywanie jej na surowo wzmacnia statystyki, a jednak składnik posiłków daje efekt wspomagania. Ok. Pomogą one w wsparciu z silnymi przeciwnikami, więc odżywiaj się regularnie. No spoko, czyli jedzenie ma znaczenie, dobra. Na razie na strzałkach nie mamy żadnych pojazdów. Skok, zbadaj, rozmawiaj. Jak zasuwa. Wow. Ale jaja. Okej. Wow. O, taki ultra instynkt trochę. Ale jaja. Co tu mamy? Dobra, na razie tam nie idę. Na razie musimy Apple zebrać, Apple. No właśnie, jak mam latanie? Cofam je z wody, nie mogę na razie do wody wejść, okej? A, to jest dalej. Jakiś przedmiocik. Jak ja tym strzelałem przed chwilą? Ty, no co jest? Pięćdziesiąt osób ponad, wow. Dobra, jak ja? Co jest, ja już strzelać nie mogę nagle? O, już mogę. Dziwne to było. A w tą stronę nie mogę strzelać. What the fuck? A, może dlatego, że to jest Gohan, dobra, nieważne. Pędy bambusa, okej. O, tam coś jest, ale to jest w wodzie znowu. Tu też są przedmioty w wodzie? Nie, ten był obok wody, spoko. Jak ten Goku zasuwa, szok. Tak, pewnie nie mogę atakować, bo Gohan był w pobliżu, dokładnie tak. Wow. Co to za wielki jump? Dobra, mamy jabłuszka. No, pewnie latanie będzie za chwilę, tak.
Zebrał 3 jabłuszka i się zmęczył. Trzymaj Sengoku na blisko i dotrzyj do łowiska, okej. Jakie jaja? Stoi i ryczy. A, tu jeszcze się slow motion robi, okej. Jak ten tryb użyje? A, czyli teraz mamy... Nie ma co biegać, bo Gohan sobie nie radzi. I wtedy zaczyna ryczeć parówka. Siemano, Gryfilion, siema. No, dokładnie otwarty świat to tu nie jest z tego, co czytałem, ale jest duży podobno. Już takie problemy na początku? Ciągle się męczy? No, w końcu. Ale nie da się biegać z Gohanem. No jest dzisiaj Monsterek. Mango Loco. No taka premiera na to mówię. No dobra. Chyba mogę, co? Zioła. 2x zioło zdobyłem. Dobra, może to sterowanko na razie schowam. Nie jest nam zbytnio potrzebne. Na razie w miarę ogarnę. Zbiorę przy okazji tej itemki, żeby później się nie cofać. Znowu zioło. No, Gohan taki klops, że nawet biegać z nim nie mogę. Nic, tylko wcina te jabłka. Spróbuj trochę powędkować, ok. Użyj przynęty. Mamy jakąś przynętę? Małe, ale kraby, wybierz przynętę, której chcesz użyć. Przedmiot do łowienia ryb i znacznie zwiększa ilość przedmiotów otrzymywanych podczas połowu, ok. Jedną mamy, więc można. Czyli najpierw przynęta. Jezus. W ogóle to jest mistrzowskie, bo z kieszeni wyciąga ogon. I sobie przyczepia. Z kieszeni wyjął ogon, nie mogę. I be. Mamy fisza. Ale gigantyczna ryba, fajne. Chuda duża ryba, mięsień płetwowy dużej ryby. Okej, okay. Dobre nazwy itemków. Mówisz, Goku, że dalej jest tłumaczenie dziwne, tak jak w Xenoversie było? Że Dodoria, Zarbon i tak dalej mają inne nazwy? Serio? Bez jaj, nie mów mi tego. Naprawdę? Taki syf znowu jest? O Boże. Jak ja pamiętam, jak sikałem ze śmiechu z tego, jak Xenoversa grałem po polsku. Porażka to jest. Jak można tak źle tłumaczyć, nie? Piccolo zostawiam, nie wpiszą tam serduszko. A, czyli muszę zrobić to, co mi każą, okej. Okay. Myślałem, że po tylu latach po Xenoverse 2 się nauczyli ty. Chociaż dobrze napisać. Plus 1% do orbki. Obrażeńki, dobra. Czyli obrażenia z ki więcej. Punkty zdrowia i ki zostały odnowione, czyli życie i ki nam się odnowiło.
Gohan najpierw zmęczony, teraz mówi, że za dużo zjadł. Co to jest? Otrzymano znaki duszy. Posiadasz następujące znaki duszy. O Boże, za dużo tego. Do której sagi będzie ta gra? No to jest cała Zetka, Naściak. Cała Zetka. Do pokonania Kid Buu, z tego co wiem. Czyli cała Zetka, tak? Znaki duszy, okej, trzeba się skupić. Znaki duszy to przedmioty reprezentujące powiązania między konkretnymi postaciami, które można zdobywać w miarę postępu w grze. Wszystkie zdobyte znaki można przejrzeć w menu społeczności. Znaki duszy nie działają same z siebie, ale jeśli dodasz je do tablicy społecznościowej, zyskasz możliwość aktywowania umiejętności przydatnych podczas przygód. Okej, czyli zbieramy te znaczki i to nam potem daje jakieś umiejętności, spoko. Masz Son Goku jako lidera społeczności wojowników Z i odblokowujesz nową tablicę społeczności, spoko. No na początku będzie się trzeba wczytać w te rzeczy, żeby później było wiadomo, o co chodzi. Na tablicach społeczności wybierasz swoje znaki dusz. Można je wybierać albo usuwać w każdej chwili. Więc kiedy zdobędziesz nowy znak, pamiętaj, żeby wybrać go na tablicy społeczności. Żeby to zrobić, naciśnij krzyżyk, dobra? Ogólny poziom społeczności z ustawionymi znakami duszy wpływa na jej rangę. Ok. Kiedy ogólny poziom społeczności osiągnie określoną wartość, jej ranga zwiększy się, a ty otrzymujesz dostęp do kolejnych umiejętności, dobra? Znaki duszy posiadają poziomy społeczności wpływające na społeczność, do której je wybrano. Znaki bardziej pasują do niektórych społeczności, a do innych mniej. Spoko. Dawanie prezentów z ekranu znaków duszy w menu społeczności zwiększa biegłość społeczności. Jezus. Już mi się mózg zagotował. Ile tej społeczności jest w społeczności? Poszczególne przedmioty zwiększają biegłość społeczności oraz wzmacniają przyjaźń. Okej. Czyli po prostu to są jakieś bajery, które dają, powiększają nam statystyki, tak? W wielkim skrócie. Po wybraniu Son Gohana naciśnij X. Ustaw Son Gohana obok Son Goku. No ustawiam. Najlepsza drużyna, ojciec i syn. Teraz jest aktywna następująca premia. Okej. Święty traktat sztuk. Traktat sztuk walki. Okej, co tu się dzieje? Nagrody znajomości. Jest, ja pierdzielę, za dużo tego jest. Mamy jakiś prezent, dobra. Użyć święty traktat sztuk walki? Tak, użyj. Ranga nam się powiększyła, spoko. Mowerek, tylko za tłumaczenie nie odpowiada Bandai, tylko Polacy odpowiadają za tłumaczenie. Także Bandai nie ma nic z tym wspólnego. Dobra, zobaczmy na spokojnie, o co chodzi z tymi bustami, nie bustami. Okej, tu mamy drzewko jakichś super ataków. To na razie odpuszczam, bo na razie nie chcę się w to zagłębiać jeszcze. Postacie, społeczność. Ponad 60 osób. Witam wszystkich na live. Wow, dawno takiej liczby nie było. Mega mi się to podoba. Tak jak już mówiłem, kto jest może pierwszy raz albo nie ma po prostu follow obserwacji, to możecie zostawić obserwowanie na Twitchu, żeby być na bieżąco.
z każdym live'em oraz wbijajcie na wszystkie social media. Pod live streamem są linki. To jest poziom, czy ta piątka i jedynka to jest jakiś poziom, czy po prostu ilość tych kart, jakie mam? A innych społeczności nie mam na przykład na razie. No dobra, czyli społeczność Saiyan, wojowników Z, daje mi te wszystkie bonusy, jeżeli dobrze rozumiem. Czyli pewnie co level dostaje bonus? Coś w tym stylu? Okej, okay, na razie... Dobra, na razie mam tylko jedną kartę, okej. Okay. Cyk. A, to jest od razu używanie tych znaków duszy, dobra. Coś tam na razie wiem. Sprawdzimy jeszcze sobie dokładnie tą okolicę przez chwilkę. Bo to mogą być ciekawe znajdźki. O, tu... A nie, tam jest chyba wyjście. A, czyli no dobra. Za dużo nie mogę zrobić, bo musimy... O jest. Musimy wrócić do domu najwidoczniej. Na razie wiecie, to jest takie powiedzmy trochę okrojone. O, kim to jest? Może mi się odblokuje. Niedługo. Dobrze by było. Bye bye. Śmiesznie. O jest, i Kinto. Kule Z, okej. Okay. Kule Z to specjalne przedmioty, które można znaleźć w terenie lub zdobyć w walce. Jeżeli jakąś znajdziesz, podejdź do niej z boku i podnieś ją. Są niezbędne, by poznać super ataki, więc zbieraj ich jak najwięcej. Czyli to jest jakaś waluta, okej. Okay. Rodzaje Kule Z, czyli różna wartość waluty. Niebieskie znajdują się przy wodzie, zielone nieopodal lasów i tak dalej. Jeśli szukasz Kul Z jakiegoś koloru, wybierz się tam, gdzie go nie brakuje. Okej, okay, a to ciekawe. Że to takie jakby są... A to ciekawe. Że to jakby są, wiecie. O! Spoko. I mamy Kinto, wow. No to ja widzę, że tych kul to jest w pip tutaj wszędzie. Wow, na tej Kinto tak po prostu sobie mogę latać, ale fajnie. Dinozor. O, tych zielonych tutaj jest start. Trochę tych kuleczek zbiorę i zaraz... Zaraz idziemy robić misję. O, a to co? Co to za kryształ? Pewnie też coś z nim mogę zrobić, podejrzewam, później. Siemano Gosek, witam, siema.
tu jakieś itemki na drzewach, czy to mi się zbierze, czy nie? Tak. I jabłka. O, tutaj jeszcze są, jest troszeczkę zielonych. Wow, sporo tego. A tak kusi, nie? Czy robić misję? Czy zbierać te orby wszystkie? Dobra, zbiorę ten zestaw tu do końca i idziemy oddać misję, bo tak mogę latać i latać w nieskończoność. No tak, wiadomo, ta gra musi się rozkręcić, oczywiście, no to tutaj są jakieś podstawy podstaw na razie, nie? Pokazali nam, jak się walczy, jak się chodzi, zbiera itemy, teraz jak się lata na chmurce. Gargulec, gdzie się kończy gra? To jest całe Dragon Ball Z, czyli prawdopodobnie kończy się na Bulsadze. To jest cała Z-ka tutaj. Jest i Chi-Chi. Takie mniej znaczące rzeczy to będę przyspieszać, bo nie ma co też tego oglądać, nie? Dom Son Goku. Porozmawiaj z Chi-Chi i przekonaj ją, żeby zrobiła ci lunch. Ej, zmywara do kuchni. Przygotuj danie, przygotuj wielodaniowy posiłek. Zróbmy to. Gotowa ryba, okej. Okay. Gotowana ryba. No szkoda, że nie ma SSJ4, oczywiście, że szkoda. Ale podejrzewam, że będą DLC do tej gry. I pytanie, czy to będzie DLC z GT, czy z Superki, czy jeszcze coś innego. Wow, stare fotografie z Dragon Balla. Ale jaja. Encyklopedię odblokowałem, spoko. Odblokowałem nagrodę. Dobra, to coś mi daje? Okej. Okay. Bo wcześniej mogłem te prezenty jakoś dawać, a teraz to już nie wiem, jak to się robi. Nie mogę kliknąć na ten przedmiot, no dobra. Aha, najpierw trzeba było zagadać, żeby zrobiła mi żarcie, a teraz żeby trzeba odebrać jedzonko, no dobra. O, drugie połączenie będzie. Liderka społeczności kulinarnej. O nie. Społeczność kulinarna, czyli więcej zmywarek będzie w tej grze. Spoko. Więcej zmywarek będzie. Mamy wojowników Z i zmywarki. Okej. Okay. I co, ja mogę ich dać? Nie wiem, jak to działa, nie? Siemaneczko. Siema, siema. Yo, yo. Ej, dzięki za follow. Dzięki wielkie. Edytuj tablicę społeczności. Ale jak ja mam to edytować? Nie wiem. A, chyba, że tak. Nie? Dobra, nieważne.
Super, dałaś nam jedzonko, no teraz ci powiemy, gdzie lecimy. Bo... Czy ja widziałem boskiego mistrza? Mistrz? Serio? Boski mistrz? Nie, ja już odpadam. Boski mistrz w ogóle, o co tu chodzi? To ja mam jakąś lewą wersję tam z bazaru? Czy co się tu stało? Nie, no czekajcie, no. Oryginał, tak? Boski mistrz. Okej. Okay. O jest. Syna swojemu mentorowi, boskiemu mistrzowi. Jest boski mistrz, raczej. Krążą po wyjściu 7 mistycznych kulach. Wow. No, są kulki. Podobna animacja była w FighterZ swoją drogą. Dragon Ball. Wow, w ogóle tłumaczą nam, o co chodzi w całym Dragon Ballu, spoko. Takie tłumaczenie trochę, nawet jak ktoś nie zna anime, to może pograć w gierkę, nie? Udaj się do siedziby boskiego mistrza. Lecimy do boskiego mistrza, ludzie. Czat, lecimy do mistrza. On jest tak boski, że aż strach się bać. Mam jakieś przyspieszenie? Chyba nie mam. Do boskiego mistrza pędzimy szybciutko. Nie, to ja zapamiętam już chyba jeszcze bardziej. Teraz mnie jeszcze bardziej to zdziwiło, niż jak grałem w Xenoversa, co tam Dodoria, Zarbony i te inne mieli dziwne nazwy. To boski mistrz chyba wygrał wszystko. Tyle lat przerwy mieli i dalej nie sprawdzili w Wikipedii, jak postacie się nazywają. To jednak polskie tłumaczenie to jest, kurczę, najlepsze. A, to jest to, że oni są w szoku, że Goku ma syna. Jest boski mistrz, boski mistrz. Nie wiem, co on ma. Nazwę, bo nazywa się Boski Mistrz i jego tytuł to jest Boski Mistrz? Wow. Pogadaj z Kuririnem, okej. Okay. Ale to jest w ogóle śmieszne, że połowa postaci jest zmieniona na jakiś dziwny polski... na dziwne polskie nazwy, a druga połowa nie. Dobra, to są na razie mniej znaczące rzeczy, jakieś po prostu gadki. Jest! Odznakę boskiego mistrza zdobyłem. Boski mistrz będzie co? Społeczność dorosłych, no tak! Społeczność dorosłych, jakże inaczej. I te gazetki tutaj w tle. Na razie nie mamy. Czemu skipuję rozmowy? No bo nie chcę, no bo to nie jest nic ważnego. Co chcecie tam czytać? Że o, nie widzieliśmy się 100 lat. O, fajnie, porozmawiajmy. No, porozmawiajmy. No myślę, że to za dużo do fabuły nie wnosi. Opowieści dodatkowe, czyli pewnie sidequesty. Podróżuj po widniejących w terenie niebieskich słupów lub rozmawiaj z postaciami oznaczonymi niebieskimi ikonkami nad głową, żeby rozpocząć opowieści dodatkowe, czyli side questy. Punkty doświadczenia, cenne przedmioty i znaki duszy, ok. Opowieści dodatkowe można przechodzić tylko konkretnymi postaciami. Jeśli masz problem z ukończeniem którejś z nich, posłuchaj otrzymanych rad i spróbuj zmienić postać. No spoko. Jeszcze raz Krillanek nasz. Co tym razem mi powie? Że potrenujemy?
coś? Może kiedy indziej, okej. Okay. Symulujący trening mentalny. Otrzymujesz medal D od Krillana. Okej. Okay. Trening mentalny, Poligon odblokowaliśmy, wow. O, tu jest side quest. Tu jest jakiś item. No znowu ten traktat sztuk walki jakiś. Kostium odblokowałem? Czy mi się zdawało? Tulio, no nazw nie powinno się tłumaczyć. Ja się zgadzam w 100%. Oczywiście, że tak. Ale tu jest właśnie jest połowa nazw jest przetłumaczona, a połowa nie. I to jest najdziwniejsze właśnie. Dobra, może spróbuję pogadać z tym. Skoro to jest side quest. Okej. Okay. Myślałem, że to koniec. Żółw, jak wynalazł go tak? Serio? Side quest to szukanie książki? Pomożesz boskiemu mistrzowi odszukać książkę? Punkty doświadczenia, medal, książkę dla dorosłych, krzepka ryba. Dobra, jednego side questa zrobimy. Jednego side questa mogę zrobić, a później pchamy fabułę, bo side questy to raczej później będę robił, jak już. Master Roshi będzie szukał na strychu, a my na zewnątrz, na świecie. Porozmawiaj z ludźmi jako Son Goku. Okej. Okay. Jest i żółwik. Boski mistrz Dosiu już się naoglądał. O, czyli gdzieś on zakopał. Okej, okay, gazetkę. Znowu jakaś fotka. Serio, jak to będzie to, to będę w szoku, że to tak łatwo. O! Okej. Okay. No to nie za ciężkie te side questy. Hmm. 44 expa, podejrzewam, że to za dużo nie jest. Dobra, robimy już normalny questik. O! Fajnie, chociaż trofeum jest. Nieprzerwane uderzenia energii, czyli pewnie spam kibolami. Krazek, siemana, cześć, witam. Siema. Okej, nowego skilla się nauczę. Garda, no umiem gardować. Unik, okej. Ej, dzięki za follow, Krazek, dzięki wielkie. Jomek. Się lepiej ogarnij.
O! Pod wodą też się można tłuc? Spoko. Nowa moc. Czy będzie platyna robiona? Oj, nie mam pojęcia. Pewnie nie. Już znasz tą technikę, spoko. Zdobyłem jakąś nową technikę. Dopiero co? O, prawie godzina już live'a, ale szybko leci. Ale dopiero początek, praktycznie żadnej walki nie miałem jeszcze. Uuu, o wilku mowa. Vegeta. Raditz. No jak to nie wiesz? O, twój brother Goku tutaj ląduje. A ciekawy jestem, czy tutaj można stroje postaci zmieniać. Ktoś z was wie? Czy na przykład później mogę zmieniać stroje na przykład dla Goku czy cokolwiek i chodzić w innym stroju? Czy nie ma takiej możliwości? I ten sławny farmer. Siemano Sebix, siema, witam, cześć, cześć. Tulio, naprawdę oglądałeś tylko 5 odcinków Dragon Ball Z? Przecież to jest najlepsza seria Dragon Balla. To hańba. Istoty na tej planecie nadal żyją. Kakarot nas zawiódł. No, Goku zawiódł wszystkich. Nie zdominował planety. No i farmerinio poleciał. Zaliczył glebę, że tak powiem. Ukina pała omotta yatsu ga iru. Kyori 4880. Dużo moc, to pewnie moc Gohana, tak? Podejrzewam, że moc Gohana, bo Goku chował, ukrywa swój poziom mocy? Coś w tym stylu? Już nie pamiętam, jak to było. Chyba, że on... O właśnie, Piccolo może wyczuł. Może to o Piccolo chodziło. Jaki tekst? Co to ma być na wszelkie istoty? O! Zielonym teraz gramy. Alienem. Wyszukiwanie ki, okej. Okay. Uderzenia ki, okej. Okay. Co tutaj coś mamy, co to jest? Aha, to są te miejsca, gdzie mogę poziomy niby sobie się uczyć, czy coś takiego, nie? Medal D, okej. Okay. A, czyli taki jakby... Na mapie taki jakby power up oznacza, że mogę tam się ulepszać. Czekajcie, sprawdzę tą specjalną drogę, bo tutaj jest coś takiego. Kanjita koto ga nai. Attoudeki na power da.
I co to było? O fuck. A, to jest taka ścieżka, która konkretnie mi pokazuje, gdzie mam lecieć, czy coś w tym stylu, tak? Dobra, jeszcze raz w to wlecę. Nic nie robię, on teraz sam steruje. O, spoko. Fajnie. Mam tu rzadkie krewetki w ogóle. Dobra, lecimy tam, gdzie trzeba lecieć. Czyli do naszego punktu. Na razie nie ma co tych wszystkich kuleczek forsować. O, pomiędzy mostem mogę polecieć. To jest jakaś silniejsza kulka. A jak? O, czyli już mamy większą swobodę jakby i co chwilę są jakieś ziomki na mapie do robienia questów, side questów i tego typu rzeczy. Okej, okay, jest. Do której live? Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, nie wiem do której będzie live. Tak jak mi się nie znudzi, tak jak nie będę zmęczony. Na razie gramy. Dokładnie jest teraz godzina, równo godzina, więc myślę, że z 2 godziny minimum jeszcze pogramy na pewno. Jest piątek, jest fajna gierka, na razie dopiero wszystkiego się uczę, odkrywam i spoko. Okej, okay, Piccolo versus Raditz. Demoniczny cios. A, tu takie bajery, mamy kontynuację, okej. Okay. Potem szybka fala ki. Nieprzerwane... celuje? Nieprzerwane uderzenie energii. Jest to super atak, który... przy którym używasz L, by wycelować. Wow. A, czyli musiałem znaleźć postać po prostu w miejscu urażenia. Fala wybuchowa. Wleciał to sporo. O, co to jest? Kontrowanie. Naciśnij kwadrat z postawioną gardą, by miotnąć. Ok. Naciśnij X, aby zasłaniasz się przed atakiem, by prędko prześlizgnąć się za przeciwnikiem. A, ok. Spoko, już czaję. O, kółko! Wtedy jest kontynuacja, spoko. Koniec, yeah, pada. No, boski mistrz jest najlepszy. To po prostu przebiło wszystko. Niestety od Xenoversa 2. Lakomes, dzięki za follow, dzięki wielkie. Niestety od Xenoversa 2 minęło sporo lat, a dalej nie nauczyli się tłumaczyć, no co mam powiedzieć. Później będzie jeszcze lepiej, jak spotkamy tą całą ekipę od Frizy, Dodoria, Zarbony i tak dalej. Tam będą fajne tłumaczenia. Ale boski mistrz wygrał, no to tak. Skill Drive, elo, witam. Boski mistrz zamiast Master Roshi to jest po prostu cud. Ciekawe, czy coś to przebije.
Streszczenie fabuły, okej. Czyli pierwsza walka Raditz versus Piccolo za nami. Okej, wracamy do Goku. Który pewnie będzie... To Raditz do nas przyleciał, dobrze. Ej, Sojek, dzięki za follow. Thank you. Urodziłeś się na planecie Vegeta, należysz do dumnej i potężnej rasy wojowników Saiyan. Elo. My Saiyanie szukamy we wszechświecie planet nadających się do zamieszkania i zabijamy ich wszystkich mieszkańców. I sprzedajemy te planety, okej. Okay. Nazywam się Goku i pochodzę z Ziemi, spoko. To meteor rozwalił planetę Vegeta w drobiazgi. Prawie wszyscy nasi bracia są teraz już tylko kosmicznym pyłem. Da, meteor. Meteor zwany Frieza. Ten Herlak. Zabiera dzieciaka, no to będzie ciekawe. Kurczę, w tylu grach tą walkę odbywałem. W sensie tą sekwencję, gdzie był Piccolo, Goku i Raditz. Co Goku trzymał Raditza, a Piccolo robił to swoje makanko sappo. Pamiętam, w jednej części to było mega ciężkie, bo trzeba było sterować tym Goku na boki i tak dalej. To było upierdliwe strasznie. Okej, okay, Kamehame, podobne combo jak w Dinoversie robiłem. O, ciekawe. Dostał kryta nawet, koniec. Jak tak patrzę na zakola Raditza, to myślę, że mama Goku poleciała w tango z królem Vegetą. Dobra teoria, dobra. Może w kontynuacji Dragon Ball Super to wyjdzie. Ta, słyszałem, że Ultra Instinct Goku ma być niby jako DLC do FighterZ, ta. Gdzieś to też czytałem, dzisiaj czy wczoraj. Kolejny Goku. FighterZ jest, nie wiem, ze 30 postaci, z tego 15 to jest odmieniony Goku. No ale nieważne, teraz mamy Kakarot. Zapomnijmy o FighterZ. Siema Danielow, siema. No i zabrali Gohanka. O, no właśnie, bo Son Gohan ma smoczą kulę chyba, czterogwiezdną. Także będzie można go łatwo znaleźć. O, jest i Piccolo. Czy dużo cię ze story ominęło? W sumie nie. Stream jest co? Godzinę 6 minut? Godzinę 7 minut? Na początku były głównie tutoriale. Walka była Piccolo z Raditzem, teraz Goku Raditz. Porwali Gohana i w sumie z istotniejszych rzeczy to tyle. A, tutaj Piccolo jeszcze udaje, że jest zły. Ja już tej wersji nie pamiętałem Piccolo, że on taki zły, ciągle chce podbić ziemię, zniszczyć Goku. Dobra, da się to skipnąć.
Wynik opowieści, pik o, dwie walki, dwa razy SK, super. Kompas z brązu, jedwabny fartuch, książka dla dorosłych. Radar nam da? Patrzcie, w ręce nic nie ma, Bulma. Nic nie trzyma w ręce, chyba. Vita Dream. Monsterka nam dała. Gdy będziesz wopała, golnij sobie. No nie, po prostu tłumaczenie jest over 9000. Najpierw jest boski mistrz, teraz zamiast napisie to golnij sobie. Wow. Przywracać 10 tysięcy zdrowia. No dobra, no przecież... Dobra. Mamy Kinto i lecimy dalej.